Cześć dziewczyny, witam Was w kolejnym filmie z serii Niezgodność produktu z opisem. Zaczynamy od spódnicy ze strony Shein. Jak widzicie, spódnica kosztuje $20, co możecie zobaczyć zresztą na wideo. Ta spódnica niemiłosiernie się gniecie, ale tu trzeba powiedzieć, że wygląda pięknie. Zamek chodzi w niej dość ciężko, ale wydaje mi się, że to jest kwestia wyrobienia. Oprócz tego, że materiał jest bardzo gniecący, to w sumie spódnica jest ok. Teraz przejdziemy do swetra, z którym ostatnio się nie rozstaje. Pomimo tego, że jak widzicie jest różnica w kolorze co do zdjęcia i rzeczywistości, to sweter jest naprawdę przyjemny. Oprócz tego, że tak śmiesznie pachniał jak przyszedł w przesyłce, to bardzo go lubię. Teraz taka sweterkowa kamizelka, na którą strasznie się napaliłam, ale jak przyszła, to trochę się zniesmaczyłam, bo wygląda dziwnie co najmniej. Trochę zniekształca figurę, ale generalnie jak chcę narzucić coś na siebie, żeby było mi cieplej, to ją po prostu zakładam, ale szału nie ma. Tak jak ostatnio, tak i tym razem zamówiłam sobie biżuterię i jeżeli chodzi o biżuterię z chińskich stron, to naprawdę bardzo ją lubię. Chyba jeszcze ani razu się nie zawiodłam. Czas na rzecz, która wygląda fajnie tylko na zdjęciach i tylko na filmie niestety. Jest to niemiłosiernie prześwitujący kombinezon, którego raczej nie założę nigdzie na żywo, bo po prostu czuję się w nim na gusieńka. No i ten dekolt do pasa, który zapięła magrafką. I naszyjnik. I tu oczywiście nie mam nic do zarzucenia. Za $3 uważam, że naprawdę wygląda prześlicznie. I już ostatnia rzecz w tym filmie to okulary przeciwsłoneczne, które zamówiłam sobie w dwóch kolorach. Takim pomarańczowym i za chwilę będą jeszcze takie zielone z refleksem. Noszą się fajnie, ale niestety niewiele przez nie widać. I to są wszystkie rzeczy zamawiane w ostatnim czasie. Jak tylko przyjdzie coś nowego, to obiecuję, nagram kolejny film. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie filmy, recenzje porównawcze takich właśnie rzeczy z chińskich stron. Będę wdzięczna za kciuka w górę. Trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!